Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazyńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebogłosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!” Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!” I zapytał go: „Jak ci na imię?” Odpowiedział mu: „Na imię mi Legion, bo nas jest wielu”. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili go więc: „Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli”. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około 2000 ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim, ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: „Wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. Jezus przekracza granice Izraela, narodu wybranego, i idzie do pogan. Sytuacja mieszkańców Gerazy jest trudna. Ewangelia obrazuje to symbolem pasących się świń. Dla Żydów świnia jest zwierzęciem nieczystym. Żydzi nie hodują świń ani nie spożywają ich mięsa. Często poganie lub grzesznicy są pogardliwie przyrównywani przez Żydów do świń lub psów. Z lektury dzisiejszego fragmentu Dobrej Nowiny możemy wyciągnąć wniosek, że Jezus celowo udaje się w tamte okolice, tak jakby chciał spotkać owego opętanego. Bóg jest czułym i troskliwym opiekunem ludzi, nazywanym w liturgiach wschodnich pięknym określeniem filantropa, miłośnikiem ludzi. Dla Boga los człowieka nie jest obojętny. Jezus podejmuje trud, aby dotrzeć do Gerazy w górach Dekapolu, aby spotkać tylko jednego człowieka i go uwolnić spod władzy demonów. Złe duchy, a jest ich ogromna liczba, określana mianem legionu, a legion rzymski w czasach Jezusa liczył 4000 żołnierzy, te złe duchy opanowały życie pewnego człowieka. Słyszymy o tym, że jego zachowanie odbiegało od norm społecznych. Był dziki, mieszkał w grobach, miejscach przeznaczonych dla zmarłych, krzyczał i nie mógł zaznać spokoju. Nadto towarzyszyła mu ogromna siła, zdolna rozrywać łańcuchy. Był on nieszczęśliwy, aż do dnia, kiedy na swojej drodze spotkał Jezusa, który go uwolnił spod władzy demonów. Jezus w owym nieszczęśniku widział człowieka, swojego brata, który potrzebuje pomocy, bez względu na to, jakie jego własne wybory doprowadziły go do takiego stanu. Bóg nie koncentruje się na naszym grzechu, ale Jego ciężar bierze na własne barki, aby nam przynieść wyzwolenie. Jezus uwalnia nas spod władzy złego, abyśmy byli wolni i mogli świadczyć o wielkim miłosierdziu Boga wobec wszystkich ludzi. Nie ma takiej siły, której by nie mógł przezwyciężyć Bóg. Zaufajmy Jemu i pozwólmy, aby dziś uwolnił nas z wszelkiego zła, które nas zniewala.